Hej, Hejus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek, w którym zaprezentuję wam jak zdobyć jednego z najlepszych strzelców do napadu na kasyno. Niestety odblokowanie tej postaci jest bardzo trudne i będzie wymagać od was bardzo dużej ilości szczęścia. I do tego niestety informacje na temat tego, jak go w ogóle zdobyć są bardzo niejasne, więc po prostu ja wam w tym filmiku zaprezentuję wersję, jaką ja wykorzystałem do tego, żeby po prostu go zdobyć. Więc tak, na początek najlepiej, żebyście zalecić sobie sesję, gdzie są więcej niż trzy osoby. Chodzą plotki, że można być samemu na sesji, ale lepiej dla pewności mieć te kilka osób na sesji, żeby na 100% ten event się wydarzył. Jeżeli chodzi o rodzaj sesji, no to może być to sesja publiczna, dla zaproszonych, albo dla ekipy. Zarejestrujcie się także do SecuroServe, w niczym wam to nie przeszkodzi, a możliwe, że w jakiś sposób pomoże wam w odpaleniu tego całego skryptu. No i teraz najważniejsza sprawa, czyli prosto lokalizacja. Ja złapałem go koło winnicy. Ponieważ tam większość ekipy powiedziała mi, że najlepiej tam poczekać I większość tam czekała, ja też poczekałem i mniej więcej po dwóch godzinach mi się zrespił Ale inni członkowie ekipy mieli lepszego farta Niektórzy 15 minut czekali, 30 godzinę max Ja akurat nie wiem czemu czekałem aż 2 godziny, więc przypał Ale są też osoby, którym zrespił się w innym miejscu Na przykład ja sam spotkałem go raz w Sandy Shores Koło tego miejsca, gdzie siłuje się na rękę Ale niestety przez to, że nie wiedziałem o co chodzi po prostu to pominąłem. Ogólnie, bo ten cały event prezentuje się w ten sposób, że po pierwsze słychać syreny, e, właśnie tego wana policyjnego, i oczywiście jest też ta niebieska kropka na mapie. Niestety za pierwszym razem nie wiedziałem o co chodzi i po prostu pojechałem sobie dalej. Członkowie mojej ekipy znaleźli go także koło więzienia, a także koło elektrowni. Więc są różne lokalizacje, ja wam polecam czekać tam gdzie ja, czyli po prostu jest to winnica. Stoicie w miejscu cały czas, no i czekacie po prostu na dźwięk Syren, albo po prostu na to, aż zobaczycie niebieską kropkę na mapie. W tym czasie możecie sobie pograć na przykład na telefonie, albo na przykład wejść sobie na kanał jakiegoś tam Jupitera. Na przykład ja ostatnio taki fajny kanał z bachuś Bachu się nazywa i podobno teraz dużo filmów wrzuca, więc macie co oglądać. I teraz oczywiście, kiedy wam się on zarespi, no to lecicie na niego. Najlepiej nie używajcie opresora dwójki i rakiet, ponieważ może to się źle skończyć. Ja wam polecam po prostu użyć normalnej broni, podjeżdżacie do przodu tego pojazdu, napieprzacie w jego szybę, postacie wysiądą, zabijacie strażników, wsiadacie do tego vana i jedziecie do miasta. Używacie lestera, żeby zgubić policję, dostarczacie gościa, no i macie odblokowanego pakiego. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że podczas drogi, kiedy właśnie tego pakiego ratujecie, no to on będzie napierdzielał teksty prosto z fabuły. Wszystkie teksty, których on używa, są wzięte z misji, w której po prostu bierzemy go na napad. Widać, że Rockstar za bardzo nie chciał płacić aktorowi głosowemu, więc po prostu wykorzystał to co już miał. A więc to tyle w tym materiale, więc jak widzicie sami, odblokowanie tego typa jest czasochłonne, trudne. I tak naprawdę mało pocalne, więc po prostu ja wam polecam zrobić to przy okazji, jeżeli wam się zarespi i na siłę go nie szukać, no chyba, że wam bardzo zależy. A więc to tyle w tym materiale, jeżeli pomogłem łapka w górę jest mi na widziana, więc siema, rapa, cześć, elo.